Dodaj Dariusz Pachut, oddali się dzikim pląsom, nagibali się niczym w tańcu z gwiazdami. Doda tańcowała na krupówkach. Pachut porwał ją w obroty. Doda szukała miłości w programie Polsatu, Doda. 12 kroków do miłości, i chociaż miała dobre intencje, nie udało jej się poczuć mięty do żadnego z uczestników. Los postawił jednak na jej drodze mężczyznę idealnego, czyli Dariusz Pachuta, który ma już za sobą związek z pogodynką Dorotą Gardias. Zdaje się jednak, że celebrytka i trener pasują do siebie jak ulał, bo ich miłość kwitnie z każdym dniem coraz bardziej, co dało się zauważyć naocznie w miniony weekend. Para udała się bowiem na narty w Tatry, gdzie świetnie się bawili. Humory dopisywały im nie tylko na stoku, gdzie Doda poświęciła czas na to, by nauczyć swoją przyjaciółkę szusowania, ale także na krupówkach, po których wspólnie z ukochanym przechadzała się po południu. Wszyscy mieli okazję wysłuchać koncertu góralskiej muzyki na żywo. Doda, która uwielbia rozmaite aktywności fizyczne, w tym również taniec, postanowiła oddać się dzikim pląsom na deptaku. Ukochany Darek, który zwykle niechętnie tupie do rytmu, ujął ją w ramiona i poprowadził po krupówkach, urozmaicając taniec skomplikowanymi figurami. Doda od najmłodszych lat była wszechstronnie uzdolniona. Już jako mała Dorotka uwielbiała sport, co wzięła niejako od swojego taty, który uwielbia ćwiczyć na siłowni. Jeszcze w podstawówce uprawiała lekkoatletykę. Miłość do muzyki przyszła jej z czasem. Talent wokalny, który zaczął się u niej objawiać, skłonił ją do kształcenia się w szkole muzycznej. Ćwiczyła również głos pod okiem znanej tenerki wokalnej Elżbiety Zapędowskiej. Młoda Rabczewska marzyła o wielkiej karierze, a swoją drogę zawodową rozpoczęła od pracy w Teatrze Studio Bufo. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy dostała angaż w musicalu Metro, który stał się dla niej przepustką do sławy. Niedługo potem Doda zaciągnęła się do zespołu Virgin, z którym nagrała kilka albumów. W 2007 roku wokalistkę postanowiła, że rozpocznie karierę solową, którą kontynuuje do dzisiaj. Jej ostatnia płyta Akwaria jeszcze przed oficjalną premierą uzyskała status złotej płyty.